Za nami okres świąt wielkanocnych, przed nami długi weekend majowy. W poprzednich latach analogiczny okres charakteryzował się znaczącym wzrostem przewożonych wolumenów, nawet do kilkudziesięciu procent wzrostu. Ten rok jest specyficzny. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie zaobserwowaliśmy istotnych wzrostów wolumenu sprzedaży. W naszej ocenie spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Po pierwsze, zakupy robimy rzadziej, kupujemy jednorazowo większe ilości. To z kolei spowodowało zmianę struktury koszyka zakupów. Widoczny jest istotny spadek sprzedaży produktów ultraświeżych, czyli takich, które mają kilkudniowy termin przydatności. To, co ja widzę na bazie swoich osobistych obserwacji, czy nawet zakupów, które dokonuję jako konsument, to większa świadomość podczas zakupów, więcej planowania, przewidywania, które produkty w jakim zakresie będą potrzebne. Z racji tego, że zakupy robimy rzadziej, częściej sięgamy też po produkty z dłuższymi terminami przydatności. Pozytywny efekt tych czynników jest taki, że mniej żywności jest marnotrawione w wyniku tego, że kupujemy je z większą świadomością, przewidując swoje potrzeby. Nowa rzeczywistość sprawiła, że dosyć szybko przestawiliśmy się na nowe metody pracy. W zasadzie już w pierwszych dniach epidemii większość naszej załogi biurowej przeszła na system zdalny. Pracujemy w systemie home office. To, co jest super sprawą, to to, że nasze procesy, system dystrybucji funkcjonuje w zasadzie identycznie jak w normalnych czasach. Cieszy nas to, że zarządzanie zespołami w sposób zdalny nie wiąże się z niedogodnościami, z niedociągnięciami, które dostrzegaliby nasi klienci. Tutaj ogromne podziękowania dla naszych pracowników, którzy z pełnym zaangażowaniem wykonują swoją pracę pomimo niedogodności. Pojawia się oczywiście tęsknota za powrotem do normalnych relacji, do kontaktów face to face, zarówno w komunikacji pomiędzy pracownikami, ale również w komunikacji z naszymi klientami. To, co nas bardzo buduje, to to, że wypracowane do tej pory bezpośrednie relacje z klientami pozwalają na w zasadzie niezakłóconą pracę w obecnym modelu. My musieliśmy przeformułować wiele swoich procesów, na przykład wypracować metody zdalnego wdrożenia nowego klienta bez kontaktów bezpośrednich. To się udało, robimy to, nasi klienci doceniają wysoką jakość świadczonych usług, doceniają to, że funkcjonujemy normalnie pomimo panującej sytuacji.